jest magazyn kulturalny Projektor, który wychodzi w Kielcach od czerwca 2013 roku. Mam przyjemność tenże magazyn prowadzić. Tutaj obok mnie siedzi część redakcji Projektora, znaczy część współpracowników stałych Projektora. Ten pan, który rysuje, to jest rysownik, jeden ze stałych rysowników, Tomasz Łukaszczyk. To jest Emanuela Robak, która ma najdłuższy staż obok mnie w redakcji, czyli od samego początku. Czyli te parę ładnych lat. Cóż, Projektor, jak sama nazwa wskazuje, pisze o kulturze. Jego siedziba mieści się niedaleko stąd, tak w prostej linii to tak 2 km stąd, jakbyśmy poszli, 15-17 minut w bazie zbożowej. No i cóż, tutaj padło takie pytanie, dlaczego Projektor w pewnym momencie zajął się wydawaniem książek? Z przyczyny takiej, że po prostu teraz redakcje, w ogóle gazety trochę inaczej moim zdaniem funkcjonują niż dawniej. Znaczy dawniej, powiedzmy gdzieś do lat 90., do końca lat 90., do początku 2000, redakcja to po prostu było jakby klasyczne wydawnictwo, które wydawało coś na papierze, albo jako dziennik, albo tygodnik, prawda, miesięcznik czy kwartalnik. Natomiast od kilkunastu lat jakby troszeczkę się sposób funkcjonowania mediów i redakcji zmienia się. Znaczy pierwsza jakby zmiana to była taka, że redakcje zaczęły mieć swój odpowiednik, albo czasem nawet klon w kształcie internetowym. Czyli, prawda? Czyli te takie bogatsze mają portale internetowe, mniejsze mają swoją wersję cyfrową. To jest pierwsza rzecz, czyli jakby z papieru trochę idziemy w rzecz wirtualną, takie miejsce wirtualne. Następna sprawa to jest to, że jakby wydawnictwa prasowe zaczęły być na swój sposób takimi miejscami trochę kulturotwórczymi. Czyli na przykład co? Organizują, jeżeli to jest kwartalnik, czy półrocznik, czy miesięcznik, to organizuje się na przykład spotkania premierowe numeru, czyli to już jest jakby spotkanie literackie. No co Projektor zresztą dosyć często tutaj też robimy. Następna sprawa to jest jakby obok promocja różnych wydarzeń związanych z autorami, tymi, którzy współpracują z redakcją. Czyli na przykład jeżeli jakiś autor dostaje jakąś nagrodę, no to wtedy organizuje mu się fety. Jeżeli wyda książkę, organizują się spotkanie. Jeżeli jest to na przykład malarz, to ma wystawę, też się organizuje. No i ostatni element jakby to jest coś takiego, że obok wielu redakcji powstają wydawnictwa książkowe. One są albo wydające bardzo dużo, jeżeli są duże redakcje, tak jak na przykład Gazeta Wyborcza, to ma po prostu bardzo, bardzo rozbudowany ten dział taki wydawniczy. A jeżeli są to malutkie wydawnictwa, takie jak Projektor, no to co jakiś czas po prostu wydaje się rzeczy niszowe. I ta działalność wydawnicza zaczęła się 6 lat temu w sposób dosyć przypadkowy. Znaczy zaczęła się w sposób taki przypadkowy, że dostaliśmy razem z siedzącym tutaj kolegą rysownikiem zamówienie na malutki komiks. I pamiętasz, Tomek? Tak. Na malutki komiks, gdzie wymyśliliśmy sobie bohatera Delta 800, który chodzi po Kielcach i różne dziwne rzeczy. No, na przykład wchodzi do banku i tam go wyrzucają drzwiami i oknami, stadion piłkarski ogląda i tam go kibice źle traktują, bo on jest zielony, no i tak dalej, i tak dalej. I też zaczęło się od takiego małego komiksiku. Ten mały komiksik cieszył się dosyć dużym zainteresowaniem. Potem była adaptacja jednego z opowiadań z Stanisława Lema, to była Pułapka Gargancjana. Potem były jeszcze dwa krótkie komiksy, Kot w butach i coś na kształt adaptacji Jądra Ciemności Konrada, to się nazywało Delta 800 Misja. Potem były książki na przykład o rozmaite gatunki szarańczy, to było w XIX-wiecznej prasie polskiej, o cyklach ilustracyjnych, o formach komiksowych. W ubiegłym roku dzięki wsparciu Instytutu Literatury udało nam się wydać taką niewielką książkę, to jest Obywatel Schreibmann, to jest tekst dramatyczny, który jest bardzo bogato ilustrowany przez stojącego tam na końcu
Jerzego Ozgę. Rzecz najogólniej rzecz biorąc związana z Holokaustem. O, żeby tak nie przeciągać sprawy. Tutaj przy okazji tej książki po raz pierwszy pojawił się fragment tłumaczenia na język angielski Emanueli. I wtedy jakby przyszła pewnie mnie do głowy taka idea, żeby stworzyć swego rodzaju taką serię, to są monografie nieoczywiste, czyli monografie ludzi, o których niby coś wiemy, a tak naprawdę to niewiele wiemy. To znaczy oni funkcjonują w takim bardzo, bardzo zamkniętym obiegu. I pierwsza z tych monografii to była Kolacja u Jedynaczka. To jest o Franciszku Kostrzewskim. To jest autor pierwszych polskich komiksów prasowych i najbardziej znany ilustrator prasowy w Polsce XIX wieku. Człowiek, który przez 60 lat tworzył ilustracje, 2 lata mieszkając w Kielcach, na marginesie takim lokalnym. I to jest książka w wersji polsko-angielskiej. Czyli tutaj jakby po raz pierwszy w takim zestawie pojawia się nasza trójka. To znaczy tak, ja piszę książkę, Emanuela ją tłumaczy, Tomek robi rysunek okładkowy. I to jest pierwszy. No w związku z tym, że ta książka dosyć fajnie, bardzo banalnie, dosyć fajnie się rozeszła, wzbudziła trochę zainteresowania nawet. Trafiła się na festiwal między innymi w Angoulême we Francji, gdzie paru ludzi też się nią troszeczkę zainteresowało. No to ja sobie pomyślałem, no okej, no w takim razie warto taką serię kontynuować. I jako druga książka tutaj role się troszeczkę jakby odwróciły. Znaczy to jest książka, której autorką jest Emanuela, to jest wędrowiec i wizjoner, to jest o esejach podróżniczych Żuławskiego, tego pana Jerzego, który napisał trylogię księżycową, która się zaczyna na Srebrnym Globie. No i akurat tutaj Emanuela jest autorką, ja tutaj ograniczyłem się jakby do roli wydawcy i człowieka, który to zredagował i napisał wstęp. Tutaj troszeczkę jest więcej Tomka, dlatego że poza okładką w środku jest jeszcze 8-stronicowy jego komiks oparty na Srebrnym Globie, czyli tak jakby ta formuła wydawnicza, powiedzmy edytorska, poszerza się. No i to są te dwie książki. I co? I dzisiaj w zasadzie jest oficjalna premiera, bo tak pierwsze spotkanie z czytelnikami książki trzeciej związanej z tą serią. To jest książka Münchhausen w krainie szalonych kadrów o Janie Nepomucenie Lewickim. Mikołaj Rej polskiego komiksu. Człowiek, który jako pierwszy wprowadził tekst w języku polskim do takiej formy sztuki, którą jest komiks. Dlatego, że komiksiarzy mieliśmy wielu wcześniej, ilustratorów wielu, ale oni wszyscy posługiwali się innymi językami niż język polski. Siedzimy aktualnie w Centrum Książki Wiedza, więc można je tutaj zakupić, ewentualnie można zakupić poprzez naszą stronę projektorkielce.pl.